It's been said that the 501st got the best of the war. We also got the worst. Unfelucia, the Seps dug their metal heels into the muck of that alien hellhole and dared the Republic to come in after them. So we did. Only to be met with the month after month of flesh-eating diseases, shrieking nocturnal predators, and other sights that haunt me to this day. Cut off and for all we knew, abandoned by our superiors, our only hope was Aayla Secuda, our Jedi commander. Without her iron will, none of us would have come out of that mess with our sanity or our lives. When her death came, I hope it was quick. She earned that much. Cześć, witajcie, z tej strony Pawlik i widzimy się w kolejnym odcinku Star Wars Battlefront 2. Teraz aktualnie znajdujemy się na mapie Felucia, która ta planeta właściwie została po prostu w filmie Gwiezdne Wojny co 5 przemilczaniu. To właściwie było chyba ujęcie 10-sekundowe, tak mi się wydaje, ujęcie, w którym po prostu było widać, jak Aayla Secura jest zabijana przez klony, tak? Tutaj widzimy, że idzie jakieś dzikie stworzenie na nas, które zostało prawdopodobnie wykreowane głównie po to, aby wystąpić tutaj jako przeciwnik. Oczywiście to są pewnie jakieś... ten jeden z tych Akleyów chyba występował pod koniec trzeciej części filmu jako jeden z przeciwników na arenie. Pamiętacie, była taka scena, gdzie na arenie była księżniczka Padme, był Anakin i Obi-Wan Kenobi i tam właśnie jeden z tych Akleyów był potworem, który z nim walczył, tak? Więc mamy tutaj jako nasze zadanie zabić 5 tych Akleyów. Tu już 2 padły, więc zostały nam jeszcze 4 do wykonania, jak informuje nas licznik w lewym górnym rogu ekranu. Wiadomo, my go sobie wykajtujemy, ponieważ to jest tylko bot i nasze boty podkładają mu się pod łapki, tak? Czy co tam ma pod szczypce. Zaraz nam się skończy broń, więc dobrze by było też sobie zdechnąć, tak na wszelki wypadek, wiecie, żeby uzyskać nową amunicję. On, jak widać, ma fokus na nas, ale to nic takiego, ponieważ kiedy nasze boty podchodzą pod nogi, to zajmuje się nimi. Tak, więc teraz przełączymy sobie, nie zabiliśmy ich wystarczająco dużo, więc weźmiemy sobie inżyniera, ponieważ kiedy on będzie na nas biegł, to my wtedy będziemy mogli walić mu prosto w pyszczek z naszego shotguna. Tak, to będzie w miarę w porządeczku. Ta misja już jest nieco bardziej czasochłonna niż poprzednia, więc... Aj! Ta misja jest nieco bardziej czasochłonna niż poprzednia, ponieważ te akleje jednak są nieco irytujące. Więc teraz Heavy Trooper pójdzie w obroty. Mam nadzieję, że Heavy Trooper tym razem wystarczy, żeby zabić te akleje. Niestety nie możemy ich stargetować, ale... O, pięknie. Jeden strzał i po nim wystarczy na dobitkę akleja. Jeśli oczywiście trafimy, nie trafiliśmy. Dobra, podejdź, koleżko. Ojejku, dobra, mina. Pawlik killed himself i to takie upokarzające jeszcze, nie? Dobra. Dobra, no weźmiemy już tego Heavy Troopera. Ten odcinek będzie dłuższy, mam nadzieję, że się ucieszycie. Ale dostaną ostatni Akley do zabicia, więc... Więc jak się tylko wystawi, to w niego strzelimy. I tutaj mamy ostatniego Akleya. Oczywiście nie trafiliśmy, bo jakże inaczej. Złapał target na nas, więc... Nie wykorzystamy z tego. Dobra, i teraz bodajże będziemy musieli właśnie przeczekać 2 minuty, więc wiecie, że ten odcinek nie będzie trwał 6 minut, ponieważ no, już mamy 4 minutę, więc 2 minuty jeszcze na przeczekanie. Ale jakież to jest przeczekanie, no, po prostu musimy siedzieć sobie tutaj i czekać, aż przybiegną nas droidy wrogie i to tyle w sumie. Z której strony? A, z tamtej strony przybiegają, więc obrócimy je tam granatami i tyle w sumie w tym temacie. Jak widzicie, na minimapce widać, gdzie są te droidy, więc puścimy sobie tam strzał. I już posiadamy tutaj capture point, więc będziemy się respawnowali tutaj w przypadku potencjalnej śmierci. Czas mija w miarę szybko, możemy się już zmienić na komandera, jeszcze nie. Więc może pobawimy się trochę snajperem, żeby też nie było, że cały odcinek jedną klasą. Bo i tak za jakiś czas zmienimy się w Aayla Secura, ponieważ przybędzie nasz lider. Ojoj. Niestety ja nie jestem jakimś za dobrym snajperem, szczególnie w tej grze. W CS-ie może trochę bardziej, ale w tej grze to już kompletnie, ponieważ tutaj, wiecie, no, gra już trochę ma, tak, więc nie da się być raczej snajperem za dobrym w takiej grze. Tak, no, nie chcę powiedzieć starej, ale tak zestarzałej, o, grze. Nie da się być dobrym snajperem, ponieważ, no, to po prostu
gra nie była nastawiona na bycie snajperem, tak? Ta gra była nastawiona na przedzieranie się i strzelanie do droidów, które po prostu do nas swarmowały. A nie na jakieś kampienie się w krzakach i nawalanie do przeciwników. Ale ciekawostką jest na przykład to, że... O! Dokładnie, że jestem w stanie robić w miarę fajne no-scope'y, ponieważ ten karabin, no nie w trakcie biegu, ale stojąc, raczej wali prosto zawsze, tak? Więc jeśli masz mniej więcej wyczucie, w którym miejscu uderza ten laser, to jesteś w stanie robić fajne no-scope'y idealnie w te droidy. Dobra. Ale z takiego bliska to trudno nie trafić, nie wiem, ale nawet ja nie trafiam. Dobra, ustawiam sobie tutaj autotareta. Proszę bardzo, autotareta, żeby on tutaj bronił. No i tak, zostało nam 6 sekund, teraz już będziemy mogli się zmienić w Ayla Secura, więc będzie w porządeczku. Tak mi się wydaje, teraz albo dopiero za chwilę. Dobra, Ayla Secura przybyła, więc zmieniam się w Ayla Secura, respawnujemy się tutaj. Witam panią Ayla Secura, no i mechanika taka sama jak wcześniej. Biegniemy sobie po Holokron, tak, przy okazji pokonamy sobie trochę przeciwników. Warto wspomnieć, że każdy Jedi ma tutaj schemat walki, tak, którego używa, tak? Tutaj jak widać, Ayla Secura nawala tak naokoło, ponieważ posiada dwa miecze, więc ma nieco większą możliwość walki niż zwykli Jedi używający tylko jednego miecza, tak? I tak moim ulubieńcem w sumie był Darth Maul, który używał Double Blade, tak? Ostrza z dwoma mieczami. Fuh! Miecza z dwoma ostrzami oczywiście. Ayla Secura lepiej jest nie zbliżać się jakoś bardzo blisko do tych Akleyów, ponieważ no... Akleje po prostu mają chyba to zakodowane, że na jednego hita ściągają przeciwnika, więc zbliżanie się do nich jest głupim pomysłem, ponieważ nawet jako Jedi są w stanie nas zabić, tak? Ostatni autotaret, chyba tak? Nie, jeszcze jeden na górze dostał. Wtedy tego Akleja sobie powczujemy. Aj, dobra. Dobra, uda mi się wylądować. Dobra, ładnie. No i mamy tutaj już ostatni autotaret, znaczy Particle Cannon Taret, ostatni. I to już jest chyba koniec naszej misji na planecie Felucia. Dobra, więc ja w tym miejscu się z wami żegnam. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. First was finally rotated out of Felucia. Ayla Secura made a point of seeing us off personally, calling us the bravest soldiers she'd ever seen. It's a good thing we were wearing helmets, because none of us could bear to look her in the eye.